Tom 70. Rękopis z Poznania Rozdział 16. W nocy obudziła mnie burza, a o jej gwałtowności świadczyło, że corusz zwalał się na nas jakby łoskoty górskich kamieni, a jaskrawe błyskawice rozświetlały obóz z przeraźliwym światłem. Wyszukałem zwiniętą pelerynę i nakładając ją na siebie wysunąłem się z wehikułu, aby zobaczyć, jak śpią nasi budrysi i czy przypadkiem któryś z nich nie odczuwa lęku przed grzmotami. Rzęsisty deszcz głośnym szumem spadał z granatowego nieba, tak że prawie na krok nie było można nic usłyszeć. Kiedy jednak się oddaliłem od wozu, nagle, w jaskrawym świetle błyskawicy, dostrzegłem jakiegoś osobnika, który z drugiej strony obozu zaczął się skradać w stronę wehikułu, jakby chciał mnie zaskoczyć. Znowu jaskrawa błyskawica rozświetliła niebo i nasz obóz, a potem rozległ się potężny grzmot, więc szybko ruszyłem z powrotem do samochodu, chociaż zdawałem sobie sprawę z tego, że ów skradający się osobnik może być silniejszy ode mnie, ale nie mając czasu na obudzenie Pawła, nisko pochylony, próbowałem zajść nieznajomego od tyłu, gdy ten będzie się wdzierał do samochodu. Niestety, potknąłem się o leżący konar którego nie zauważyłem pod nogami i ległem jak długi kilka metrów od wehikułu. Potknięcie było niespodziewane, a kiedy chciałem się podnieść, coś ciężkiego spadło na moje plecy, a czyjeś kolana przygniotły mi łopatki, zaś ręce w silnym uścisku ujęły moje dłonie. Krótko mówiąc, tajemniczy osobnik siedział mi na karku i przygważdżał do ziemi. Nie mogłem krzyknąć. Chociaż i tak nikt by mnie nie usłyszał w głośnym poszumie deszczu. Wtedy przypomniałem sobie dawne czasy, kiedy uczęszczałem na lekcje judo, więc wygiąłem plecy włók i starałem się podciągnąć pod siebie kolana. Udało mi się to, więc odbiłem się nimi od ziemi i przekoziąkowałem wraz z napastnikiem uczepionym do mnie jak kleszcz. Teraz przydały się moje umiejętności nabyte przy ćwiczeniach, upadanie w przód i w tył. Ale i mój przeciwnik znał judo. Wczepił się dłońmi w moją szyję, stosując klasyczny chwyt mający spowodować u mnie utratę tchu. Teraz albo nigdy, pomyślałem i przekoziąkowałem razem z napastnikiem, ale on nadal tkwił mi na karku i dusił mnie. Przechyliłem więc stół do przodu i zwróciłem głowę w lewo pod ramiona przeciwnika, a następnie błyskawicznie w prawo, aż do skutku. Gdyż moje obroty sprawiły, że przeciwnik nieco rozluźnił uścisk. Wtedy złapałem napastnika za nadgarstki. Jeszcze jeden silny ruch tułowia, i tym razem to ja przygniatałem go sobą. I wtedy poczułem znajomy zapach perfum. Pachnący loczek włosów łaskotał mnie w nos, chociaż obfite krople deszczu nadal prosto z nieba płynęły nieprzerwanie na nas, mokrych, ubrudzonych i zmęczonych. Panna Gabriela. I puściłem jej dłonie. Po chwili staliśmy obok siebie, dysząc ze zmęczenia, a ja gdzieś w tej bijatyce zapodziałem swą luźną pelerynę. Bandyta. Syczała panna Gabriela. Napada pan nocą na bezbronne kobiety. To pani na mnie napadła. Burknąłem ze złością w odpowiedzi. A nie ja. To pani. Musiałam się bronić. A to znaczy atakować. Spostrzegłam, że pan chyłkiem na mnie dybie, więc musiałam się bronić. Jak ja teraz wyglądam, obłocona do szczętu. Ale po co pani, panno Gabrielo, po nocy i to podczas burzy, chyłkiem przemyka się do samochodu. Znowu mnie uśpić chloroformem? Wzruszyła ramionami. Więc zaprosiłem ją do środka samochodu, aby się mogła jako tako ogarnąć. Ale panna Gabriela była w nieprzemakalnym uniformie niczym nurek. Więc tylko podałem jej ręcznik, aby wysuszyła nim włosy. Nie do wiary, mówiłem, patrząc na nią jak na groźnego przeciwnika, że też to jest pani, a nie na przykład jakiś zbiryjeżego batury albo gorzej, sam batura. Cicho, przyłożyła palec do ust, chociaż łoskot deszczu o dach wehikuł głuszył całkiem naszą rozmowę. Zdziwiłem się niepomiernie, gdy dodała po chwili, i niech pan nadal tak uważa. Że jestem z szajką batury. Jak to. Zająknąłem się. Popatrzyła na mnie brązowymi oczami jak na kogoś bardzo nierozgarniętego, ba gorzej, jakby miał klapki również na oczach. Bo przecież dla postronnych osób to było aż nadto widoczne, że panna Gabriela spełnia pewną misję. Nagle wszystko zrozumiałem i uśmiech wypełzł mi na twarz, kiedy panna Gabriela wyklarowała mi wszystko cichym głosem. O czym miałam mi wcześniej powiedzieć, ale jej przecież nie ufałem, więc w końcu z tego zrezygnowała. Ale to pan, panie Tomaszu, ma przyskrzynić baturę. Natomiast międzynarodowa szajka złodziej i handlarzy dziełami sztuki należy do mnie. I niech pan milczy nadal. Zgoda? Oczywiście, ze zgoda. Przyrzekłem uroczyście, a ona wysunęła się z wehikułu i zniknęła w ciemnościach. Burza powoli przycichała, tylko od czasu do czasu migotliwe błyskawice rozświetlały atramentową noc. Poranek był rześki i piękny. Całą załogę powiadomiłem przy śniadaniu o dalszych planach, nic nie wspominając o nocnym starciu z panną Gabrielą. Moja siostrzenica oznajmiła radośnie szlak piastowski, czyli szlak świętego Wojciecha, jak podają dawne kroniki, pokrywa się z dawnym szlakiem handlowym do Gdańska i tędy się udamy ale kędy ów szlak przebiegał wtrącił się leszek i przetarł swoje okrągłe okularki najstarsze źródła pisane mówią że na pewno droga wojciecha do gdańska prowadziła z gniezna przez kujawy wtrąciłem się i w okolicach dzisiejszej bydgoszczy misjonarz przeprawił się przez wisłę na pomorze nadwiślańskie następnie odwiedził wieś grabowo gdzie nauczał oraz janowo nad wisłą lecz na pewno był w pobliżu Trzewa w Gorzędziejowie, zaś ostatnim miejscem jego pobytu na pomorzu jest miejscowość święty Wojciech, dziś przedmieście Gdańska. Tak więc biskup przedł wzdłuż Wisły, na pewno bowiem nie mógł płynąć Wisłą ze względu na wczesną wiosenną porę, kiedy rzeka nie była jeszcze żeglowna. My zaś pojedziemy już współczesnymi drogami, odmiennymi od tych sprzed tysiąca laty. Aby to i owo również zobaczyć, dokończyłem tajemniczo. Paweł popatrzył znad kubka herbaty. To znaczy, że trzymamy się naszej mapy z rękopisu, prawda? Jak najbardziej. Bo chociaż krzyże maltańskie zaznaczono na niej jeszcze w niektórych miejscach, to jednak należy uważać, że nie wszystko odszukamy. Lecz szczególnie powinniśmy się skupić na wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku oraz w Gdyni na basenie jachtowym przy skwerze Kościuszki. W Gdyni? Jakim cudem! zaprotestowała moja siostrzenica. Czy przypadkiem stryjkowi coś się nie pomyliło po tej burzliwej nocy? Może i burzliwej, przyznałem, ale właśnie ona mnie oświeciła tym pomysłem. Chyba nie błyskawice to uczyniły. Co? skrzywiła się Zośka. A chłopcy, Zdrowi i wypoczęci, chrząknęli porozumiewawczo. Może i błyskawice mnie oświeciły, przyznałem. Zwłaszcza jedna, która mnie utapiła za gardło. I zamilkłem, bo i tak za dużo powiedziałem, zaś Paweł tylko westchnął ostentacyjnie. I to jaka błyskawica. Szkoda gadać. Zośka zrobiła zdziwioną minę, ale zerknąwszy na Pawła, nic nie powiedziała, tylko się leciutko uśmiechnęła. Czyżby się domyślali lub widzieli, co zaszło poprzedniej nocy? Chyba tak, ale nadal nikt nie poruszał tego tematu, więc chłopcy wzięli się do zwijania obozu. A ja ukryłem swój kajak żeberko u pewnego gospodarza w stodole, nie przewidywaliśmy już bowiem pływania nim. Z mogil naruszyliśmy trasą na Strzelno, gdzie parę dni temu handlowaliśmy mapy z Baturą. Niestety, w miejscu, gdzie mogłaby być złodziejska skrytka. Czyli koło dawnego przydrożnego krzyża. Dzisiaj piętrzyły się bloki mieszkalne, które nie pasowały do uliczek śródmiejskich z uroczymi kamieniczkami. Na jednej z nich widniała tablica poświęcona laureatowi Nagrody Nobla z 1907 roku w dziedzinie fizyki Albertowi Abrahamowi Michelsonowi, który żył w latach 1852-1931 i tu się urodził. Pojechaliśmy więc do ina, gdzie ogłosiłem trzy godziny postoju, aby chłopcy mogli zagościć w swych domach rodzinnych, a ja postanowiłem zasięgnąć języka w komendzie policji. Czy coś nowego nie wynikło w śledztwie w sprawie kradzieży obrazów mecenasa Boczka? Niestety, niczego nowego się nie dowiedziałem. Udaliśmy się więc we trójkę na obiad do restauracji francuskiej i bez pośpiechu dotarliśmy na plac Kasprowicza, gdzie stał zaparkowany wehikuł, a obok niego oblegany przez ciekawskich Harley Pawła. A ja westchnąłem tragicznie, niestety, Harley ma większe wzięcie niż 550 koni mechanicznych wehikuł. I usiadłem na pobliskiej ławeczce, a Paweł i Zośka objaśniali zalety i wady tego amerykańskiego motocykla. Było ciepłe, wręcz parne południe, gdy zjawili się ponownie moi trzej budresi, Leżek, czesieki i Rysiek, wyszorowani do czysta i z minami podróżników, nieznających zmęczenia. Nasza dzisiejsza trasa wiodła do Biskupina i Wenecji, gdzie mieliśmy obozować oraz odbyć nocną wycieczkę po truiny warownego niegdyś zamku Diabła Weneckiego, czyli Mikołaja na Łęcza z XIV wieku. Budowniczym zamku był Mówiłem do chłopców, pokazując na mapie, na kielski kasztelan, który ponoć był również kaliskim sędzią, a ferował bardzo surowe wyroki, stąd przylgnął do niego przydomek krwawego diabła lub diabła weneckiego. Warto zatem zobaczyć te ruiny, bo ponoć nocą tuła się po nich. E, niemożliwe, żeby nocą straszył, powątpiewająco rzekł Rysiek, ale Czesław powiedział, a znaki w wylatowie... To kiedy niby powstały, jak nie nocą? Na to wtrącił się Leszek. Hej, przecież znaki w zbożu zrobiło ufo, a nie duch jakiegoś tam pokutnika, nie? Jakie ufo, jakie ufo? Mruczał niedowierzając Rysiek. Bardziej to podobne do ducha świetlistego niż do ufo. A czy ufo również nie świeciło, jak mówili niektórzy ludzie z Wlatowa? Prychał Leszek. Na pewno był to świetlisty niezidentyfikowany obiekt latający. Zwany po angielsku w skrócie UFO. I dalej by się potoczyła dyskusja o duchach i nietypowych nocnych zjawiskach. Gdybym nie przerwał, dobrze, chłopcy. Zatem na miejscu stwierdzimy, czy duchy uwielbiają stare, zapuszczone zamki, czy też nie. Ale dopiero w Wenecji. Mrucząc coś pod nosami, budrysi wsiedli do wehikułu, a ja powoli skręciłem w ulicę dworcową, by później, tuż za wjazdem, na dworzec kolejowy. Ruszyć w kierunku pakości i żnina, w stolicy Pałuk, która leży na wysoczyźnie gnieźnińskiej, za czasów Bolesława Chrobrego, jak głosi legenda, miał rezdować w sobie Sław Sławnikowic, starszy brat świętego Wojciecha, jako kasztelan żniński. Żnin, dziś miasto powiatowe, piętnastotysięczne, znane jest z tego, że tutaj urodzili się sławni osiemnastowieczni uczeni polscy Jan i Jędrzej śniadeccy. Ale z dawnej świetności miasta, które otrzymało prawa miejskie już w 1263 roku, pozostała do dzisiaj gotycka obronna wieża ratuszowa z 15 stulecia, obecnie Muzeum Ziemi Pałuckiej, romańsko-gotycki kościół św. Floriana oraz neoklasycystyczny dworek z XVIII wieku, gdzie jest Muzeum Sztuki Sakralnej. Przejazd przez miasto nie zabrał nam wiele czasu. Więc pomknęliśmy od razu do słynnego Biskupina, wsi wzmiankowanej już w XII stuleciu, gdzie w latach 30-tych XX wieku powstał rezerwat archeologiczny nad jeziorem Biskupińskim, jako pozostałość Grodu Słowiańskiego z 7-4 stulecia przed naszą erą, czyli z przełomu epoki brązu i żelaza. Kochani, mówiłem kierując wehikułem. Nim dojdziemy do Wenecji i tam rozbijemy obóz, musimy obejrzeć prasłowiańską osadę założoną na wyspie o powierzchni 2 hektarów, gdzie zamieszkiwało około 1200 ludzi w Wilhatach, a dziś tylko częściowo zrekonstruowanych wraz z fragmentami wału obronnego i wieży strażniczej. Ta miejscowość również należy do szlaku piastowskiego, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Wiemy, wiemy, odparli churalnie Budresi. Ale nie zaszkodzi zakodować sobie jeszcze raz w umyśle, jak żyli nasi prapradziadowie, dokończyłem i wjechałem na parking. Zwiedzanie rezerwatu archeologicznego zajęło nam tylko dwie godziny, a dodatkową atrakcją okazało się odwiedzenie żywego skansenu hodowli zwierząt domowych, czyli kóz, owiec, bydła i koników podobnych do tarpanów, który znajduje się obok nowoczesnego muzeum z wystawą Historia Biskupina i jego okolic. Ruszyliśmy więc do Wenecji, wsi wzmiankowanej w 1390 roku, a leżącej nad trzema jeziorami Biskupińskim, Weneckim i Skrzynką, gdzie zdążyliśmy jeszcze dokładnie obejrzeć pierwsze w Polsce Muzeum Kolei Wąskotorowej, które zorganizował i był jego długoletnim kustoszem i przewodnikiem Leon Lichociński 1906-1992. Niedaleko muzeum tkwił korpus zrujnowanego zamku diabła weneckiego, zbudowanego na planie kwadratu z głazów granitowych i częściowo z cegły gdzieś około 1390 roku. Chłopcy przyrządzali kolację, którą zjedliśmy dość późno, ale jeszcze przed zachodem słońca, by zaplanować nocny zwiat na terenie zamkowych ruin. I znowu ktoś nas ubiegnie? Mruknął złośliwie Paweł. Chyba nie. Zaprzeczyłem. Nie tym razem. Chłopcy skupili się wokół, patrząc z zaciekawieniem raz na Pawła, to na Zośkę, która wyczekująco ogapiła się na mnie. Szefie, na pewno nas nikt nie ubiegnie, powątpiewał Paweł. Na pewno nie. Zaprzeczyłem raz jeszcze, dodając, ale, ale, spójrzcie na drogę. O, tam, za zakrętem. Drogą. Oddaloną od nas kilkadziesiąt metrów sunął dostojnie w kierunku żnina granatowy Mercedes. Nie zatrzymał się ani przy muzeum, ani przy kościele Narodzenia Najświętszej Mary i Panny, tylko zniknął za drzewami na zakręcie. Uff, ale z pana czarodziej, głośno pisnął Leżek. O, jeszcze jaki? Poparli go pozostali chłopcy. Paweł z Zośką tylko popatrzyli na mnie bez słowa. Nocna wyprawa zapowiadała się bardzo ciekawie, lecz nim do niej doszło, rozłożyłem album Drzwi Gnieźnieńskie i zacząłem objaśniać moim budrysom. Zobaczcie poniżej słynnej kołatki w kształcie głowy lwa. W szesnastej kwaterze Drzwi Gnieźnieńskich po lewej stronie widzimy orszak naszego księcia Bolesława Chrobrego, który wykupuje zwłoki biskupa Wojciecha. Ktoś z grupy prusów trzyma wagę. A polski płatnik kładzie złoto i to w takiej ilości, ile waży ciało Wojciecha Sławnikowica, ale wódz orszaku polskiego wygląda na księcia, co? Przerwał Mirsiek. Więc jak to było? Sam książę przybył do plusów? Nie, zaprzeczyłem. Jest to po prostu postać alegoryczna, jak całe drzwi gnieźnińskie są alegorią poświęconą życiu Wojciecha Adalberta alegorią, czyli obrazem który oprócz dosłownego znaczenia, jak w tej scenie wykupienia ciała, ma znaczenie umowne, czyli że to na rozkaz Bolesława, pokazanego tu w koronie, ciało męczennika jest ważone i odliczane jest za nie złoto. A, rozumiem, bąknął Rysiek. Oczywiście. Jak wiemy z pisanej relacji, Pusowie później wypuścili towarzysze Wojciecha, czyli jego brata stryjecznego Radzima Gaudentego oraz księdza Benedykta którzy szybko wrócili na dwór Bolesława i wszystko mu opowiedzieli. Jednakże inna legenda opowiada, że pewien wędrowiec, który przechodził przez te krajnę, zobaczył głowę męczennika wiszącą na palu, a strzegł jej orzeł. Zdjął ją i włożył do swej torby, oczywiście zorientowawszy się wcześniej do kogo ona należy, pospieszył do gniezna, do księcia, by ją przekazać Bolesławowi Chrobremu. Ten ostatni ponoć obdarował owego podróżnika bardzo hojnie. Lecz to tylko legenda, ale jakże wzruszająca, wtrąciła Zosia. Po resztę ciała, kontynuowałem po chwili, na pewno pospieszyli wojowie księcia i stąd mamy ów spiżowy kadr. Książę Bolesław Chrobry był bowiem bardzo zainteresowany, aby mieć u siebie ciało biskupa męczennika, jak również ciało swego przyjaciela, jakim był za życia Wojciech. Po prostu. Jako wybitny polityk wiedział, że może ono bardziej się przydać dla konsolidacji księstwa niż nawet zbrojny najazd na Prusy. Słońce już zachodzi, zauważył Paweł. Za godzinę wyruszamy na nocną wyprawę, zdecydowałem. Nocna wyprawa po Złote Runo, jak ją nazwaliśmy, zaczęła się pół godziny przed północą, gdy na obozowisku przygasały światła w namiotach, a psy we wsi się uśpiły, podobnie jak jej mieszkańcy. Moi budrysi byli od dawna bardzo podekscytowani i zawzięcie między sobą o czymś dyskutowali. Tematu sporu, są duchy, czy też ich nie ma, domyśliłem się, kiedy usłyszałem uwagę Ryszka. Duchy są. Tym bardziej w takich ruinach. Muszą być i koniec. To może również są krasnoludki. I właśnie nie ufo, tylko one zrobiły te kręgi zbożowe w wylatowie. Nie uważacie, że tak mogło się stać? Terrorował rezolutnie Leszek. Na to żachnął się Czesiek, o, zaraz krasnoludki. Za małe. No i one lubią tylko góry, a nie płaskie doliny jak na Kujawach. Ja jednak uważam, upierał się Leszek, że kręgi zbożowe zrobiło ufo. Jako przesłanie dla Ziemian, aby dbali o czystość powietrza, gleby i wody, bo w przeciwnym wypadku sami sobie zgotujemy przykry los. Zginiemy z powodu zatrucia ziemi przez nas samych, jaką dziś wyginęły wielkie jaszczury z epoki jurajskiej. Ale to była ponoć kosmiczna katastrofa, kiedy w ziemię uderzyły planetoidy i nastąpiła katastrofa całej naszej planety, dorzucił Czesiek. Lecz duchy są na pewno. Jeżeli mamy dusze, to i duchy są na pewno, zwłaszcza osób potępionych. Obstawał przy swoim Rysiek. I zapewne nadal by dyskutowali o nadprzyrodzonych zagadkach tego świata, jak i o niematerialnych bytach, o których już od wieków dyskutują filozofowie i teologowie, lecz przerwałem im mówiąc, że już czas na nocny rekonesans. Zabraliśmy ze sobą latarki i dwie krótkie saperki, a jako hasło uzgodniliśmy pochukiwanie sowy, które wcześniej przećwiczyliśmy dmuchając w złożone dłonie. Noc była granatowa. Tylko rozjaśniona niezliczonymi gwiazdami, więc upłynęło trochę czasu, nim nasze oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Do ruin zamkowych było około kilometra, ale przemknęliśmy łąkami daleko od zabudowań, natomiast Zośka i Paweł ruszyli tym razem drogą przez wieś, udając spóźnioną parę zakochanych. Noc otulała nas ciepłem i ciszą, gdy nagle gdzieś we wsi zaszczekał od niechcenia jakiś psiak, ale szek głośnym szeptem powiedział, mamy noc duchów. Idący obok niego koledzy nerwowo zachichotali, więc również powiedziałem, Rzeczywiście, mamy noc duchów. Spójrzcie na ruinę. Widzicie? Jakieś sto metrów od nas wyrastały ruiny zamku diabła Weneckiego, a w granatowych ciemnościach traw i haszczy zaczęły pulsować niezliczone świecidełka, to gasły to znowu rozbłyskiwały niczym gra w świetliste paciorki. Stanęliśmy zdumieni, a moi zuchowie jakby skupili się bliżej mnie, zafascynowani tym wyjątkowym zjawiskiem. Uff. Ale cuda. Dosłyszałem tylko ich ciche westchnienia, więc dodałem od siebie i co? Czy to nie aby pokutujące duszeczki. Wtem dosłyszałem dwukrotne pochukiwanie sowy. To Zośka i Paweł dotarli już w pobliżu zamku od strony drogi. Odpowiedziałem tak samo. Ale nadal nie ruszaliśmy z miejsca, tylko czekaliśmy i patrzyliśmy na grę świetlistych paciorków, jak zaczarowani. Lecz ja wiedziałem, diabeł wenecki również nam musi się pokazać. I rzeczywiście, błysk ostrego światła latarki wynagrodził nam nasze czekanie. O, znowu błysnęła smuga światła, ale tym razem jakby się oddalała od murów zamkowych w kierunku ogromnych wierzb. Jakby owa smuga światła zaczęła wędrować, chybocząc się i chwiejąc. O rany. Ale cuda. Te i podobne ciche okrzyki znowu wyleciały z ust moich zuchów. Usłyszeliśmy przeciągłe, długie zawołanie sowy: należało ruszyć za smugą światła. Idziemy, koledzy, bliżej. Ale tak po harcersku, bezszelestnie. Zaczęliśmy znowu się skradać. A kiedy podeszliśmy pod wysokie trawy i drobne haszcze zamkowych ruin, dostrzegliśmy wreszcie te nasze błędne duszyczki, dorodne światełka świetlików, zwane potocznie Robaczkami Świętojańskimi, które odbywały tu swe świetliste igraszki pośród ruin i traw zamku diabła Weneckiego. No, nie, westchnęli chłopcy. Ależ z pana Tymczasem żywy diabeł Wenecki. Jak go ochrzciłem, buszował kilkadziesiąt metrów od resztek zamkowych murów i poszukiwał znaku krzyża maltańskiego koło ogromnej wieżby, której również i tu nie było, bo została roztrzaskana przez uderzenie pioruna kilkanaście lat temu. Tymczasem w odległości pięćdziesięciu metrów żywy diabeł wenecki przestał buszować po Haszczach. Ustawił latarkę na stałe światło i dosłyszeliśmy brzęk metalowego ostrza o kamień. Ktoś zaczął intensywnie go odkopywać. Chłopcy zamarli, ale ich niecierpliwość doszła zenitu. Szepnąłem cicho, uwaga! Jak usłyszymy trzy razy sowe, ruszamy. Co rusz brzęk żelaza o kamień dochodził do naszych uszu, aż wreszcie usłyszeliśmy złowieszcze pochukiwanie sowy. Więc z wrzaskiem i zapalonymi latarkami ruszyliśmy przez trawiaste błonie w kierunku stałego światła i żywego diabła weneckiego, którym okazał się Jerzy Batura we własnej osobie, szarpiący się z wyciągnięciem podłużnego kamienia granicznego, na którego szczycie widniał znak krzyża maltańskiego. Grzecznie a trzyderczo pozdrowiłem naszego przeciwnika, dobry wieczór diable wenecki. Czyżby pan nocą zmieniał zawód na archeologa? Mam tego dość. Krzyknął Batura i cisnął saperkę o ziemię. Wiedział, że jako przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki mamy pełne prawo ingerować we wszystkie poszukiwania, nie tylko archeologiczne. No i co tam pan znalazł, panie Jerzy? Pytałem nadal kpiąco. Tylko graniczny słupek kamienny? Paweł dodał, witaj, Jurku. No to się znowu spotkaliśmy. Co? Owszem, burknął. Błysnął złymi oczami na naszą gromadkę, na mnie, na Zośkę, wreszcie na Pawła, potem otrzepał ręce i dokończył, ale nic na mnie nie macie. Roześmiał się, złapał latarkę i już miał ochotę oddalić się z godnością. Gdy mu przypomniałem i nie ciekawi pana, co jest pod tym kamieniem, wzruszył ramionami, jakby od niechcenia, ale skinął głową. A kopcie sobie. Po chwili wyciągnęliśmy podłużny kamień. Pod nim zaś zabrzęczała głucho-żelazna pokrywa kasety, którą z trudem wyciągnęliśmy na wierzch. Jako tako oczyściliśmy ją z ziemi wżartej w zardzewiałą blachę, była zamknięta na dwa skobelki. Skobelki były również przeżarte rdzą, więc wnet odpadły, zatem uchyliłem wieko, kaseta pełna była miedziaków, srebrnych dukatów i groszy polskich oraz przedwojennych srebrnych złotówek. Skarb miał raczej wartość historyczną, ale o jego zawartości niech się wypowiedzą fachowcy. Ot, złote runo diabła weneckiego. Chłopcy westchnęli głęboko. O, Jezu. Ale skarby. Ale cuda. Moja siostrzenica Zosia wykrzyknęła. Do licha, stryjku. Toż to skarb diabła weneckiego. Którego nam chyba nie zrabują, co? Zwróciłem się nonszalancko do Jerzego Batury. Który coś bąknął pod nosem, ale głośno powiedział, Kto wie, panie samochodzik? Kto wie? I odszedł w kierunku drogi, by zniknąć w ciemnościach. A my zrobiliśmy nosze z gałęzi i uroczyście ruszyliśmy oświetloną latarniami drogą przez wieś, niosąc złote runo w zarzewiałej kasecie diabła weneckiego. Nad nami zaś nadal ciemniał granat nieba rozjaśniony miliardami gwiazd.